I jedziemy do Empiku. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć dzisiaj coś ciekawego. W końcu zaczęły się wakacje, więc jest troszeczkę więcej czasu na czytanie, na słuchanie. Mam nadzieję, że coś znajdę. Jak znajdę, to na pewno się z wami podzielę. A póki co muszę zwracać uwagę na drogę, także będę prowadził dalej. Cześć, witajcie. Jestem już po zakupach. Troszeczkę poszalałem, nie powiem. Słuchajcie, zacznijmy od tego, co kupiłem. Kupiłem Roberta Małeckiego książkę pod tytułem Wada, bo zainteresowała mnie sprawa. Zacząłem słuchać początku audiobooka tej książki. No i w jaki sposób mnie to zauroczyło? Dlatego, że mamy sytuację taką, że jest zbrodnia, a nie ma ciała, jest dużo krwi. Jest też przypinka harcerska, która się kojarzy głównemu komisarzowi z inną sprawą bardzo brutalnego morderstwa, także może być dosyć ciekawie. Co tu jeszcze mamy? Kupiłem Stefana Anhema, czy jak mu tam się kurka nazywa, Motyw X. Książka jest ciekawa o tyle, że mamy do czynienia z seryjnym mordercą, ale seryjny morderca, jak to seryjny morderca, on się charakteryzuje tym, że przecież ma zawsze podobny albo taki sam modus operandi, czyli że morduje w ten sam sposób, ma jakieś swoje przyzwyczajenia do mordowania. Co mi tu kapie? Co mi tu kapie? Dobra! To chodzi w dupę, stary! Ja tu na deszczu! Wilki jakieś! Przylekaliśmy sobie ten film od lat! Ale jak nie! To nie! Nie! No tak, okno miałem otwarte. No a tutaj mamy gościa, który jest seryjnym mordercą, a za każdym razem zabija inaczej. Także prezentuje się i zapowiada bardzo ciekawie, interesująco. Co mamy dalej? Kupiłem właściwie w prezencie komuś, ale mam nadzieję, że ten ktoś mi pożyczy tę książkę. Kołysanka z Auschwitz. Jest to raczej literatura, trudno powiedzieć, że piękna, chociaż pięknym językiem napisana, Mario Escobara, nie tego od narkotyków. Estás gastando mucha plata, Pablo. Usted lave el dinero. Eso no fue lo que hizo Al Capone, pues. Al Capone nunca tuvo tanto billete, Pablo. Natomiast jest to historia Helen Hahnemann, która trafia do Auschwitz-Birkenau wraz ze swoimi dziećmi. I do tego obozu przyjeżdża dr Mengele, jego chyba nie trzeba przedstawiać, jest to największy kat obozu Auschwitz-Birkenau. I ta kobieta zostaje poproszona, właściwie zmuszona do tego, żeby poprowadzić przedszkole obozowe, no i będzie chciała ratować swoje dziecko przed zagładą. Zobaczymy. Mario Escobar, Kołysanka. Co tu jeszcze? Jeszcze kupiłem dwie książki. No, tak jak mówię, poszalałem. To wam bardzo serdecznie polecam. Bernard Meiner, Siostry. Też słuchałem początku tej książki, no chyba tam dwa rozdziały. Sprawa jest taka, że jest gość, który jest pisarzem i w swojej książce opisuje zbrodnie na dziewczynce ubranej w białą szatę, w biały strój komunijny. I wkrótce potem znajduje jakiś człowiek, który pływał sobie łódką po rzece, znajduje ciało takiej dziewczynki właśnie ubranej w białą szatę. Cała sprawa od razu śledczych naprowadza
na trop tego gościa, który jest autorem takiej książki, Panna w bieli. Bardzo ciekawa sprawa. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie, bo początek tej książki mnie nie zawiódł słuchając, więc myślę, że i czytając ją na pewno będzie ciekawie. Słuchajcie, no i tego pana chyba przedstawiać nie trzeba. Ionesbu, najnowsza książka pod tytułem Nóż, i jest to książka ze słynnym Harrym Hall, który przecież wybił Ionesbu na wyżyny kryminału norweskiego. Moi drodzy, nie wiem, o tej książce za dużo nie mogę powiedzieć, bo myślę, że za chwilę, jak wrócę do domu, od razu od niej zacznę, ale jeżeli chodzi o Ionesbu, to na pewno jeszcze do niego wrócę, żeby powiedzieć wam, jeżeli będziecie chcieli, od czego tak naprawdę tego człowieka należy zacząć czytać, bo wcale nie od początku. No cześć, ja właśnie wróciłem z mojej wycieczki, mam nadzieję, że podobała się wam również. Jeżeli tak, zajrzyjcie koniecznie na moje inne filmy, które są na moim kanale, zostawcie łapkę w górę, a ci z was, którzy są tutaj po raz pierwszy albo jeszcze nie subskrybują, niech nacisną ten czerwony dzwoneczek. Dla mnie to zawsze będzie ważna informacja, że chcecie więcej takich materiałów. Póki co, trzymajcie się. Do następnego razu. Pa, pa!